Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Wczoraj, jak w ostatnim odcinku mogliście zauważyć, kto oglądał, ten wie, spadło u nas 7,5 litra, czyli jeżeli chodzi o cały kwiecień i teraz 12 dni maja, spadło u nas zaledwie, a może i aż 18 litrów. Tak więc na chwilę obecną na jakiś dzień jesteśmy uratowani. O, księżyto już zaczyna się kłosić. To wszystko jest spowodowane, ten przyspieszony proces wegetacji jest tym, że nie było zimy, rośliny cały czas wegetowały. No i teraz na przełomie kwietnia do początku maja, czyli od połowy marca i cały kwiecień mieliśmy dość sucho, nie było żadnych opadów. I to też spowodowało, że te rośliny przyspieszyły proces właśnie wyrzynania się kłosa. No bo broniły się tyle, ile wody miały, zakodowały sobie i po prostu to wszystko tak się rozwijało w takim tempie, można powiedzieć, że dynamicznym. Teraz trochę to wyhamowało, jest ochłodzenie. Dobrze, że w ogóle jest chłodno, ponieważ te opady nie są jakieś duże. 7,5 litra to nie jest dużo, gdzie ten deficyt wodny w gruncie jest po prostu no, tragiczny. Tak więc no jest jak jest, trzeba się cieszyć z tego, że w ogóle coś popadało, a co będzie dalej, to po prostu czas i pogoda zweryfikuje. A my aktualnie, bo ja mówię, że ja z wami, ja aktualnie jadę na warsztat. Mam sprężynę nową, kupiłem na ten gaz, ale ona jest kurde miękka, ona nie będzie odbijać, pracowała, trzeba zdjąć podłogę. Mieliśmy zakładać dzisiaj ciąg dalszy wszystkiego, ale niestety po prostu musimy się wstrzymać, muszę zdjąć podłogę, ponieważ nie będę się czołgał. Dwie poduszki przednie trzeba odkręcić i do góry podłogę wyciągnąć, trochę się pogimnastykować i myślę, że damy radę. Trzeba to usprawnić, ponieważ mamy to na wierzchu, a później kto ma Ursusa i coś bawił się z tym gazem pod podłogą, to wie, że tam dojście jest po prostu niemożliwe i później tylko można dodawać sprężynę tutaj od pompy na dźwignię. Tak więc widzimy się po prostu później. A więc tak na szybkości omówię co i jak. Podłoga zdjęta, bo nie nagrałem, bo kamera się ładowała. Sprężyna nowa jest niepotrzebna, ponieważ była zakładana taka sama. Nic tutaj nie da. Wszystko jest ok. Tylko tutaj trzeba te rurki wszystkie, o widzicie, bo tutaj dźwignia od hamulca z przełożenia na sprężynę idzie tak zwany wodzik, obciera po prostu o rurkę od powrotu chłodzenia oleju przekładniowego, czyli do skrzyni, z chłodnicy oleju idzie tędy. No i tutaj trzeba pozamontowywać opaski, żeby to miało ręce i nogi, ponieważ zobaczcie, tutaj będzie widać, obciera, dlatego nie wraca. Jeżeli odegniemy, cyk, nie jest to jakieś mega mocne wybicie, ale już jest lepiej. No i tutaj wszędzie trzeba będzie dać smaru miedziowego, miedzianego, jak to woli, ponieważ farba powchodziła, tutaj poodpinać to wszystko, te dokładnie, jak to się nazywa, te plastiki. Nie wiem, nie będę tu wymyślał nazwy jakiejś, co wnika szoka tworzył. Trzeba to powyciągać, ponasmarowywać, to było smarowane, ale gdzieś tam farba ta zawsze wpadła. A więc witam po rozładowaniu baterii. Byłem akurat w mieście, w samochodzie mi się znowu coś, nie wiem, rozładowuje się bateria. Trzeba będzie kupić nową bateryjkę. Tak więc, co tam miałem pokazać? Dobra, jestem z powrotem. I tutaj co działamy w ogóle? Co ja działam? Wszystko jest tutaj ok. Teraz już wziąłem, byłem u brata na drugim gospodarstwie, tam akurat oni przyszykowują pod wiatą miejsce, żeby posadzkę wylać. I teraz tak, wszystko tu jest ok. Tu trzeba to jeszcze... Tutaj mam przyciutko już poukładane, tutaj druga obejma wejdzie, to usztywni. Tutaj jeszcze taką opaskę zrobię, że tą śrubę od odbojnika, od pedałów, od hamulców zrobię taką blachę i tą rurkę dociągnę, a tą już tutaj po prostu wsadzę kawałek wężyka i to zepnę na dwie albo trzy trytytki. Trytytki tak, trytytki, ponieważ kupiłem takie grube trytytki i one naprawdę mają mega wytrzymałość, wam powiem.
niekiedy lepszą niż o taki drut, bo taki drut potrafi pęknąć, a ta opaska nie pęka. Dlatego biorę się do dzieła i tutaj właśnie takie sprostowanie z tym gazem. Dobrze to zdjęte, bo tutaj obdziera, by nam ogólnie rurkę obtarło i tak prędzej czypuje ten gaz. Brat Tomek powiedział, że tutaj sprężyna była zamontowana ogólnie. Czekajcie, to ma odbijać jak? To jest, dajemy w kitę mu teraz. Cyk, teraz odbija do końca. Aha, i ta sprężyna niby gdzieś od tego tutaj zabezpieczenia, czy jak to się nazywa, była zamontowana gdzieś, ale gdzie, to ja nie wiem. Była zamontowana, dlatego idę szukać tej sprężyny na stół. No i takie składanie, zabawa właśnie, formowanie wszystkiego, żeby nie obcierało, żeby te rurki się nie poprzecierały. Gdybyśmy tego nie robili, na pewno to w jakimś stopniu będzie chodziło, ale nie o to chodzi. To ma nie wyglądać, to ma pracować i funkcjonować, bo jest tyle roboty wsadzone, że szkoda byłoby to zaprzepaścić. Tu mam takie przewody, ale głośno, szoko słuchasz muzy. Dobra, idę wam później, pokażę te uszczeleczki, idę szukać sprężyny. Dobra, tu mamy niezły rozpiździaczer. Mam tą sprężynę, ponieważ ona raczej tutaj była założona. Jest dość miękka, bo to jest dodatkowa sprężyna. I teraz będzie odbijało, bo ten pedał gazu ogólnie fajnie chodził. No i zobaczcie, ile mam elementów do ponownego, nie ponownego, tylko do dalszego malowania. Zobaczcie, rurka od powietrza, co idzie od sprężarki. Trzeba ją pomalować. Kurde mola. Pedał sprzęgła szukałem, nie mogłem znaleźć, był zagracony foliami. Pedał od blokady. No i pedał gazu. Tu lejka ta. No jest wyświechtolona, mam nową, założymy nową. Dobra, idziemy to podbezpieczać i trzeba to zamalować, żeby zamontować. Bo później, o tutaj jest, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale chyba zawór? Chyba zawór, dobra. Go nie będę malował, go tylko po prostu wyczyszczę, ponieważ to jest amelinium, czy pomalować? Pomalować? No zobaczę jak mi się będzie chciało, czy byłoby to umyć? No zobaczymy, dobra. Tak więc ja się biorę do dzieła, muszę ogarnąć trochę tego niedźwiedzia, bo robota od wczoraj nic nie idzie do przodu w ogóle, tylko znowu po mieście, jeżdżenie, Bóg wie za czym, szukanie czego, a tu zobaczcie ile roboty jeszcze mamy do zrobienia. Tak więc nie przedłużam, widzimy się w kolejnej części vloga i dnia. Ding, 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 ding. A więc tak, mam tu taki kawałek blachy, blacha chyba półtora albo dwa, nie wiem, zaraz mierzymy. Dokładnie, żeby tutaj nikogo nie skłamać. Ile ty masz, mendo mała? Dwójeczka blacha, ale bardzo miękka. I z niej sobie zrobię obejmę na ten przewód ciśnieniowy od doprowadzenia oleju do chłodnicy, od skrzyni. Tak więc troszkę węższy zrobimy, albo może taki szeroki zrobimy, tylko wyrównamy, tutaj wyszlifujemy, wygniemy póki mamy długie i wywiercimy sobie otwory na FI10. Tak więc widzimy się jak to po prostu zrobię i pokażę po co to robię. Teraz co ty Szoko chcesz zrobić? Chcę to tak jakoś nawinąć ładnie, żeby odgięło mi się. Jak to dokładnie zrobić teraz? Dobra. Szoko silny jest, da radę. Dobra, mamy mniej więcej zagięcie takie, żeby wszedł tutaj przewód. Przewód jest 15 plus dam gumę, czyli gdzieś 18 muszę tu mieć, żeby ścisnąć. I teraz idę na kowadełko. Jakoś tutaj chcę to zagiąć w tym o miejscu, jak i w tym. I potem przewiercić otwory taką ala opaskę. Zobaczymy, czy się uda. Żeby to po prostu mi odciągało. Dobra, jesteśmy przy niedźwiedziu i zobaczcie, ten sobie włożyłem powoli, żeby nie porysować. Takie łocosi, taką opaskę chcę zrobić. I zobaczcie, i mniej więcej, tu będzie to mniej więcej ścięte wszystko tako. Tutaj wejdzie przewód gumowy. Nie ten, ale podobny. Rozetniemy na pół, zasadzimy i dopiero tutaj zaciśniemy. W celu, żeby tą rurkę odgiąć jak najbardziej w tą stronę, czyli tu jest pole manewru odtąd, cyk, skręcimy, ta rurka będzie sztywno, nie będzie pracowała, czyli nie będzie tu się nam rozkręcała
i jak tak samo jak rurka jest sztywna, nie powinna pękać. Dlatego taką sobie podporę tu zrobimy i teraz jak to wszystko umocujemy, tą rurkę będziemy mocować do niej, na gumę i trytytki. Czyli wszystko wyjaśniłem, zaznaczam mniej więcej, naciągam rurkę na tyle ile mogę i mniej więcej na oko zaznaczam, gdzie jest śruba, czyli jak tu naciągamy, gdzie mam zrobić gwinta. Gwint. Cyk. O, tu takie coś. Dobra, tu nie przeszkadza, nigdzie nie przeszkadza. Czyli... Ajajajajaj. Taką sobie na oczko zrobimy. Gdzieś tu gwint można zrobić sobie. A tutaj gdzie? Gdzieś tutaj, dobra. Tylko to będzie na środku, tak prowizorycznie zaznaczyłem sobie, gdzie ja mogę to mniej więcej usytuować sobie. Dobra. Teraz jeszcze wypadałoby zrobić, co zrobić, jak myślicie? Takie zagięcie do dołu lekkie, taki schodek. No bo rurka jest wyżej, a śrubę dokręcimy niżej i z automatu, jeżeli byśmy tą rurkę sobie ścisnęli, no to ją do dołu będziemy doginać, a tego nie chcemy, chociaż w sumie tutaj nie przeszkadza nam nigdzie. No zobaczymy, idziemy na razie zrobić dziurę, tak więc widzimy się po prostu, już nie zanudzam was, nie będę tutaj pierdół opowiadał, tylko po prostu pokażę wam, jak to zrobiłem na koniec, bo i tak mam mało baterii, jakieś 50% tylko się naładowała bateria, tak więc widzimy się, jak już to wszystko pouzbrajam, wytłumaczę co i jak. O, tutaj zobaczcie, jedna opaska oryginalna, nie wiem czy tak szły, ale dam do góry, żeby to równo było. Bo w 10-14 mamy to inaczej, że rurki idą chyba płasko, jedna pod drugą. Ale to jest inne rozwiązanie, ponieważ tej pompki, oj, wróć, tej tłoczkowej, jej nie mamy, mamy ją zaślepioną i ten przewód jest zaślepiony, tu o. Jakoś tak idzie to, inaczej, że ta rurka idzie chyba pod tą. A przy okazji to Audiolo musi wjechać i dobra muza musi być na warsztacie przy niedźwiedziu, bo inaczej to robota w ogóle nie idzie bez muzy, nie? Napiszcie w komentarzu, czy też używacie radia albo auta do udogodnienia sobie warunków pracy. A więc tak, tutaj wszystko jest pomocowane na oryginalne uchwyty, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Elegancko idzie wzdłuż ramy. Tutaj druga jest opaska, plus z przewodu gumowego opaski, żeby nie przecierało rurek. I tak samo tutaj, bo rurka obcierała o ten trójnik. Jest wywinięta guma na trytytki dane, na najlepsze opaski na świecie. Tutaj tak samo guma, trytytki. Tutaj ta blacha dorobiona jest. No i tutaj jeszcze muszę tą gumę jakoś umocować, ponieważ ta rurka nie dotyka, milimetr jest luzu, ale podczas drgań boję się, że będzie tutaj przecierać tą rurkę, dlatego chcę coś tutaj dorobić, jakąś gumę, opaskę, tak nie mogę wywinąć, ponieważ tutaj jest ten gaz. Zobaczcie, jak fajnie odbija teraz. O, widzicie, teraz działa, nic nie zmieniane, wszystko jest. Tutaj jest po prostu sprężyna, tą, którą ja nie ściągałem, założyłem ją tu. I tutaj może mało profesjonalnie, ale ona była zawinięta o koniec kraniku. Widzicie? Jest zawinięta. No i tak sobie po prostu będzie to działać. Trzeba ją zdjąć, domalować. No i można będzie zakładać już podłogę i montować wszystkie wajchy. Chociaż nie wiem, czy wajchy będę montował, ponieważ będą mi przeszkadzać później w montażu tutaj całej kolumny. Ale takie wajchy, które od biuru, od wałka WOM, dźwignię odręcznego, to sobie wszystko pomontuję. Na chwilę obecną nie mam za bardzo z kim wrzucić podłogi, dlatego postanowiłem, że założę sobie paski tutaj już od sprężarki i pasek główny. No ogólnie szóstka, sześciogorowce, jak i w naszym czwórce wszystkie Ursusy z turbo mają podwójne paski, no ale niestety tutaj koło pasowe. Pasowe, dobrze, jest na jeden klin, no nic nie zrobimy, nie wymieniałem tego, jeździło tak, no to będzie jeździć dalej. Tutaj kupiłem pasek taki wzmacniany, tak zwany rowkowany, podgląd się włącz. O, zobaczcie, rozmiar 1250, trzynastka gruba, jest trochę grubszy, bo oryginalnie idzie chyba dwunastka,
dwie dwurazki idą. W kole tutaj pasowym jest ok, ale tutaj będzie trochę odstawał, ale myślę, że nie będzie to przeszkadzało, dlatego zakładamy mocniejszy pasek. Koszt paska 18 zł. Jaka firma? Sanok, czyli polski. No i co, jak założyć pasek ogólnie? Na dole mamy wycięcie. No i wkładamy i przekręcamy wentylatorem dookoła. Tą trzynastkę ciężko przepchać, dwunastki ciężko się przepycha, ale jakoś idzie, ale tą trzynastkę to naprawdę jest ciężko wepchać. Widzimy się po montażu. Dobra, mamy pasek, jak widzicie, przeciągnięty już. Szybko poszło, jest na to patent. No i teraz zakładamy sobie na dolne koło zamachowe, cyk, jakoś bokiem tam, dobra, poszło i jest zamontowane, cyk, na które idzie? Na pierwszy ząbek, o, wszystko jest, no i można przynieść alternator zamontować, no i chyba tak zrobię, dopóki nie ma chłopaków, nie mam z kim rzucić, a to są paski na zapas dwunastki, nowe, czy do 10-14, czy tutaj, jak się urwie, zawsze pasek jeździ w kabinie. No i tutaj będzie alternator. Nie wiem, jak to będzie się zachowywać, jeżeli tutaj na kole ten pasek jest wyżej, nie wchodzi za bardzo, ale myślę, że będzie chyba bardziej wytrzymały ten ząbkowany 13, jak 12 taki. No zobaczymy. Taki teścik będzie do porównania. Wiem, że w Activi jak zakładałem zwykłe paski klinowe, no to sezon czasu, nawet nie, 100 godzin i pasek pęka, ponieważ ten napinacz ma duże na zagięcie. Natomiast jeżeli ten ząbkowany założyłem, no to przejechałem już 200 godzin, no i pasek nie ma żadnych oznak pęknięć, no ponieważ te rowki są napięte i na duże zgięcia i na dużą siłę, czyli na pracę, mi się wydaje, że on wtedy się, nie wiem, bardziej elastyczny jest i nie pęka. No nie wiem, zobaczymy. Tak więc nie przedłużam i idziemy po alternator. I takie dzisiaj szmery, bajery, podłogę założymy i już będzie z górki szło, będzie można wyjeżdżać do garażu, montować szyby, można już dzisiaj, ale trzeba umyć szyby, umyć uszczelki, ponieważ wam pokażę, wziąłem w sklepie, bo tam na deszcz bierzemy, żeby faktura na koniec miesiąca była, nowe uszczelki, no i powiem wam, że one nie urywają dupy, to są nowe uszczelki na szyby. Nie, to akurat jest łączeniowa uszczelka, to musiałem kupić, bo tą szybę co z Zenoxa zamawiałem, o tutaj jest ta uszczelka. Stare uszczelki zachodzą na kabinę gdzieś około 3 cm, a tutaj mamy 2 cm i nie ma większych, no zobaczymy, no tu jest taki plus tylko, że ta uszczelka jest nowa, nie ma rdzy, nie ma brudu, nie trzeba byłoby myć, tylko zakładać, no ale jest taki minus, oryginalne uszczelki, zobaczcie, są zgrzewane na końcach, docinane na kąt 45 stopni i jeden 45 i drugi 45 daje kąt 90 stopni i to fajnie się prezentowało, funkcjonowało, że woda nam nie wchodziła między szyby i kabina nie gniła, a tutaj jeżeli sobie dotkniemy a 45 stopni drugą, no to one nie będą scalone i woda będzie wchodziła i gdzieś tam pod uszczelkę będzie sobie wchodziła, nie oszukujmy się. No zobaczymy, co wymyślimy. Do kabiny jeszcze jest dużo czasu, trzeba tam się zająć. Na wieczór muszę jeszcze te cybanty pomontować i odciągi powkładać, także tutaj roboty mam co niemiara, tak więc chciałbym zrobić wszystko, ale no się nie da. Tam jeszcze domalowywuję właśnie takie rzeczy podkładem i za chwilę będę obracał to. No, takie właśnie, widzicie, rurkę, pedały,
osłonę, o której zapomniałem w ogóle, stała przy zbiorniku od paliwa. Wyczyściłem teraz fleksem i malowałem i teraz drugi raz maluję podkładem. No i dobra, można sobie odłożyć już, obkręcić, nie będziemy czekać, niech to schnie. Od razu, żeby potem trzy razy pistoletu nie myć. Dobra, jest. Elegancja, Francja. Obracamy pedał. Czemu maluję to podkładem, jak to w kabinie jest? No bo Novol jest podkładem antykorozyjnym i nie wiadomo, jak to będzie ogólnie funkcjonować, dlatego wolę zrobić to raz, a dobrze. I dopiero kolor damy. Dobra, a więc zakładamy teraz odciągi. Miało być co innego, ale są na razie oryginalne. Kupiłem nowe 5D1, no to jakiś czas musi pojeździć. Do pierwszego remontu będzie jeździł na takich odciągach na razie. Nie ma po prostu kiedy tego... A więc bolczyk. Cyk. Gumę do środeczka idą, czyli jedną, nie, musimy tak to zrobić po kolei. A więc tak, udało się założyć, jest patent, a jaki to patent jest? Od tamtej strony gumę trzeba było włożyć, weszła praktycznie, że palcami, tu jest mała zadra, ponieważ to nie jest nowe. No i jest nowy bolec, jak i zawleczka, takie zawleczki o, w ten sposób zamykane. I teraz wam zaprezentuję, nie montujemy zawleczki tak, ponieważ może nam się odbezpieczyć, jak jedziemy do przodu. Tak samo może do tyłu, ale zrobimy tak, bo częściej się jedzie do przodu jak do tyłu. I ja ją jeszcze sobie tutaj kombinerkami zagnę do góry, że nie będzie możliwości odpięcia tego. Ale na chwilę obecną jeszcze nic nie zaginam, bo może będzie coś ściągane. Tutaj trzeba to dokręcić, póki jestem, te wieszaki wszystkie pozabezpieczać, posprawdzać. Dlatego teraz zajmujemy się tyłem. A więc na dzisiaj kończymy. Widzimy się jutro. Tak więc tutaj takie coś wymodzone jest. Rurki poukładane. Tutaj wodziki, całe dźwigienki od gazu. Sprężyna, wszystko założone. Alternator, paski. Trzeba tylko po prostu mocniej ponaciągać. To na chwilę jest pozakładane. Tutaj te elementy domalowane, które, o których zapomniałem. Co tutaj jeszcze było robione? No, tutaj cała butla skręcona, podkładki,
powkładane, poskręcane, wszystko szczelnie powinno być. No i tutaj to wszystko skręcone jest na cybantach, dzisiaj nie widać, pokażę to jutro. I jest jeden problem, dwa odciągi są inne. Noż by to, wiecie co, te sklepy to po prostu wziąć, wysadzić w kosmos. I tutaj, ale to pokażę też jutro, przyszedł łącznik górny z Zenoxa do 16, tak więc widzimy się jutro. Na razie, cześć.